Dos mariquitas más dos mariquitos. Tres, cuatro. Tak, tylko dos se escribe así. To napisałeś pięć, a musimy napisać dwa. To popraw obok, dobra? Jak? Mhm. Trzeba napisać, napisałeś cyferkę 5. A ile tutaj jest biedroneczek? Dwie. Dokładnie, więc trzeba napisać cyferkę 2. A cyferka 2 wygląda tak jak tutaj. Obok, obok napisz. Dobrze, i to możesz przekreślić. Dokładnie. I dalej, ile marekitas mamy? Ile biedroneczek? Powiedzcie sali, będę mój bien. Dobrze. I teraz dwie biedroneczki. Dodać dwie biedroneczki. Ile jest? No, do tres, cuatro. Mój bien. Pamiętasz, jak się pisze cuatro? No to napisz. Así, a y si. Nie, to jest literka P. Así, mhm. Así i to jest też literka P. No i to też jest literka P. Popatrz, cyferkę 4 pisze się tak. Hop, hop, hop. Taka błyskawica. Popatrz. Z góry, z góry. O, mój bien. I na dół teraz. Dokładnie, mamy cyferkę 4. To teraz możesz tutaj wpisać cyferkę 4. Pięknie, Gaja. I gotowe. No właśnie, wczoraj kupiłyśmy z Gają książeczkę. Ja w zasadzie bardziej myślałam, że to będą kolorowanki dla Gai. Ale nie, Gajka się wzięła za rozwiązywanie i bardzo się cieszę, jak widzę, jak ona te swoje umiejętności teraz w rozwiązywaniu matematycznych zadań włącza. Innymi słowy, liczenie bodźców wyszło nam na bardzo zdrowo. Boże, co tu dużo mówić. Jak każda mama, jestem blada i dumna. Brawo, Gajeczka. Mój mały matematyk. Już patrzymy. Co tutaj trzeba zrobić?